Rafał Grzyb. Rafał, do tej pory wiosną wszystko wygrywaliście u siebie, dzisiaj 0-0 i trzeba przyznać, że ten mecz był od początku do końca bardzo ciężki, bo Cracovia nie przyjechała tutaj grać otwartej piłki, było dużo walki, ale chyba zabrakło przede wszystkim skuteczności w pierwszej połowie. Przy skuteczności na pewno mieliśmy dwie dobre sytuacje, w których mogliśmy wykorzystać. Mecz naprawdę był ciężki, było to widać, że zarówno jedna, jak i druga drużyna na pewno nie chciała oddać pola walki. I naprawdę po pierwsze dobry, poukładany zespół. Widać, że zależy mi przede wszystkim na tym, aby w jakiś sposób utrzymać się tutaj w tej ekstraklasie. A my, no może poza pierwszą połową, gdzie rzeczywiście mieliśmy dwie sytuacje, w drugiej nie stworzyliśmy żadnych jakichś takich groźnych, z których mogły wpaść jakieś bramki. No właśnie, z czego to wynikało, to że w drugiej połowie tak ciężko wam się szło w ofensywie? Nie wiem, no brakowało takich składnych akcji. No myślę, że i Cracovia na pewno w jakiś sposób zdeterminowana do tego, aby przede wszystkim dobrze bronić i odpowiednio wychodzić. Staraliśmy się, ale no nic akurat, jak to się mówi, z tego nie wychodziło. Z drugiej strony pozytywem na pewno jest to, że jest to zero z tyłu, bo w Lublinie z defensywą bywało różnie. No ale tam można powiedzieć, że strzeliliśmy więcej tą jedną bramkę, tutaj jest 0-0. Trzeba też i ten punkt, jak to się mówi, szanować, bo w ogólnym rozrachunku bardzo może się przydać.